Cześć Wam, pokażę Wam dzisiaj mój ostatni w tym roku projekt Denko. I od razu przechodzę do rzeczy. Najpierw zacznę od saszetek. Tak, emulsja do kąpieli firmy Emolium. Farmaceris, balsam nawilżający do ciała dla dzieci. I jeszcze raz to samo. Z tych produktów jestem po prostu bardzo, bardzo zadowolona. Jeżeli macie dzieciątko, które ma suchą skórę, na przykład zauważyliście, że niektóre produkty dla dzieci uczulają to wasze dzieciątko, to te produkty według mnie się sprawdzą idealnie, dlatego że one nie uczuliły mojego dziecka i muszę wam powiedzieć, że byłam z nich naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Świetny zapach, konsystencja, przede wszystkim działanie takie bezpieczne dla skóry mojego dziecka. Bardzo polecam te produkty i zakupiłam sobie to Emolium, sobie zakupiłam pełnowartościowe opakowanie. Tego na razie nie, bo jeszcze czekam na jakąś fajną promocję. I jeszcze mam dwie takie. Ups, leci. Tu jest tak, Bubsien i to jest płyn do kąpieli, czyli to. I to drugie, to zmyczko nawilżające. To są takie mini produkty. Jedyne, co jest dobrego w nich, to jest zapach, bo zapach jest przepiękny. Naprawdę urzekł mnie ten zapach strasznie. I generalnie tutaj jest napisane, bo tutaj są tu takie naklejki po polsku. I tutaj jest napisane, że one, że są to produkty z substancjami pochodzenia naturalnego. I w sumie to by się zgadzało, natomiast to jest olej słonecznikowy, wyciągi z rumianku i takie różne właśnie fajne rzeczy. Natomiast pewnego dnia, właśnie czytając jakiś tam blog, ja po prostu zdarłam te, znaczy nie zdarłam, tylko odszukałam w internecie składy tych produktów i muszę wam powiedzieć, że niestety w składzie są parabeny, dlatego ja zrezygnowałam ze stosowania tych produktów na moim dziecku, ponieważ no nie chcę malutkiemu człowieczkowi fundować parabenów od najmłodszych jego dni. Natomiast jeżeli chodzi o użytkowanie tych produktów na mnie, to ja byłam jak najbardziej zadowolona. Tak jak mówię, przepiękny zapach, fajne działanie, fajne nawilżenie i tyle. Dobra, dalej. Jeszcze z takich dziecięcych rzeczy to mam Johnson's Baby, czyli chusteczki. Jest to ta wersja soft, czyli wersja bez sztucznych dodatków. Bardzo fajne chusteczki. Jeżeli ktoś lubi chusteczki bardzo mocno nawilżone, to te chusteczki na pewno mu się spodobają. One są naprawdę bardzo mocno nawilżone i są według mnie świetne. Także to już byśmy skończyli tą działkę dziecięcą. I teraz przechodzę do produktów takich dla osoby dorosłej. To jest tak, jak to się nazywało, antybakteryjny żel do rąk. Działanie antybakteryjne nie zawiera mydła, przebadane dermatologicznie. Jest to ta firma Cien, do nabycia w Lidlu. Wydaje mi się, że one są w stałej ofercie. Tutaj jest taka fajna pompka. Przepiękny zapach. Jest to taki zapach, według mnie, takiego zielonego jabłuszka troszkę. 500 ml. I teraz co ja mogę powiedzieć o tym produkcie? Uwielbiam ten produkt, naprawdę. Ten żel był przezroczystym żelem, bardzo, bardzo wydajny w porównaniu na przykład z żelem do mycia rąk, z płynem do mycia rąk z białego jelenia. Ten był o wiele bardziej wydajny, na dłużej starczył. I na przykład on był dosyć skoncentrowany, czyli jak nacisnęliśmy pompkę, to nam wychodziła dosyć taka mała ilość. Natomiast jak miałam tego białego jelenia, to tam po prostu ten produkt tak wyskakiwał, że część to nawet nie na rękę trafiała, tylko gdzieś tam na umywalkę, więc się marnowało. Ja ten produkt uwielbiam i kupię z pewnością ponownie. Uwielbiam ten produkt, naprawdę. Nie spodziewałabym się. Peeling myjący Naturia Joanna z gruszką, peeling wygładzający, czyli kolejny produkt. Ja ten produkt dostałam, nie kupiłam go, dzięki Bogu. Niestety nie jestem z niego zadowolona. Bardzo chemiczny zapach, w ogóle nie jest to zapach gruszki, tylko, znaczy, nie wiem co to jest za zapach, ale to nie jest taki zapach, jakbyśmy, nie wiem, wzięli sobie gruszkę i powąchali. Wygładzający, absolutnie nie wygładzający, niczego nie wygładził w moim przypadku i muszę wam powiedzieć, że był mało wydajny, bo wystarczył chyba na 5 czy 6 użyć, także dla mnie to był taki, nie wiem, można powiedzieć, że żel
to kąpieli wzbogacony o jakieś tam drobinki, ale ja nie polecam tego produktu. Absolutnie. To była gruszka? Tak, to była gruszka. A tutaj są takie czarne, on miał takie czarne takie, nie wiem, czy tu widać, czy nie. Takie drobinki, niektóre były czarne, o, tak jak tu. I wydawało mi się, że to jest kiwi, a teraz patrzę, że to jest gruszka, więc ja nie wiem, skąd oni wzięli te czarne drobinki w peelingu gruszkowym, ale dobra, mniejsza z tym. Kolejny produkt, Lactacet. Femina, emocja do higieny intymnej. I to jest ta wersja z pompką. Ja tą wersję trzymam w ten sposób pod prysznicem. I wyobraźcie sobie, że ten produkt się rozwodnił. I nie wiem, jak to się stało, bo no, ciężko mi jest sobie wyobrazić, że w jakiś sposób woda do niego wlatuje, no bo nie wiem, w jaki sposób, chyba przez tą dziurkę? Nie, to jest niemożliwe. W każdym razie ten produkt w miarę użycia, on się mi rozwodnił, więc coś jest nie tak z tym produktem, nie wiem co. Jeśli chodzi o działanie, no to oczywiście mył fajnie, nie podrażniał i tak dalej, wszystko jest ok. Natomiast ja tego produktu raczej nie kupię. Przez najbliższy czas na pewno go nie kupię, dlatego że wolę używać Ziai. Może kiedyś do niego wrócę, ale wątpię, bo naprawdę wolę Ziai od niego. Kolejny produkt to był Pix Shampoo. Szampon dziegciowy, łupież, łojotok, problem z głowy, stosowanie 1-2 razy w tygodniu. To był szampon, który ja stosowałam na swędzącą skórę głowy i ten szampon rzeczywiście działa, z tym, że on jest mało wydajny, ponieważ on jest czarny i taki jak woda i naprawdę trzeba go dużo nanieść na włosy, żeby się ta skóra głowy i te włosy, żeby w ogóle piana się jakaś taka konkretna wytworzyła. Fajny produkt, dosyć krótki skład, konkretny skład, bez żadnych tam, nie wiem, ulepszaczy zapachów, w ogóle strasznie śmierdzi. Jeżeli ktoś jest wrażliwy na zapachy, to na pewno mu się nie spodoba ten zapach. Także ja ten produkt polecam, na pewno go kiedyś jeszcze odkupię, ale na razie szukam czegoś, co będzie bardziej wydajne i w większym opakowaniu. Kolejny produkt, Radical Kuracja Przeciwłupieżowa, firma Farmona, do każdego rodzaju włosów. Ja mam łupież. Niestety ten produkt mi nie pomógł, a wręcz spowodował, że już po prostu tak się z nim męczyłam masakrycznie. Tutaj jest taki aplikator. Wylewamy ten produkt na wacik i nanosimy na skórę głowy po umyciu włosów. On czasami powodował szczypanie mojej skóry głowy, a czasami powodował takie uczucie chłodu, tak jak na przykład z mentolem różne produkty, balsamy do ciała powodują takie uczucie chłodu, to on coś takiego też powodował czasami. Strasznie się długo męczyłam z tym produktem, naprawdę podchodziłam do niego kilka razy, miałam, nie wiem, no, w żaden sposób ten produkt nie spowodował niczego dobrego na mojej skórze głowy, a pod koniec to nawet powodował, że jeszcze bardziej ona swędziała, jeszcze bardziej niż normalnie, więc ja się strasznie z tym produktem męczyłam. Nigdy na pewno go nie kupię, ja nikomu tego nie polecam. Dobra, aha, teraz tak, maseczka, kolejna maseczka z Dermiki, nasycenie, uwielbiam te maseczki, są fenomenalne, świetne mają działanie, nawilżające, wygładzające skórę, skóra jest bardzo mięciutka, taka dotyku przyjemna, no, rewelacja jak dla mnie, do kupienia w Rossmanie są te maseczki, warto czekać na jakieś promocje. Kolejny produkt jest to z firmy Bibiuty, czyli z Biedronki, żel, nie, jakiś żel, masło do ciała mango z połyskującymi drobinkami i to masło było fenomenalne, jest to mój ulubieniec, naprawdę to masło było świetne, począwszy od pięknego zapachu, już nie ma tu nic niestety, to masło przeleżało u mnie w zapasach, bo ja mam takie zapasy w różnych rzeczy, zwłaszcza do ciała, że głowa boli i właśnie wykańczam wszystko po kolei sukcesywnie. Po pierwsze, wspaniały zapach, po drugie, fajna konsystencja, taka konkretne, takie zbite masło, pod wpływem właśnie ciepła dłoni ono się fajnie nanosiło na nasze ciało, ale miał fenomenalne drobinki, takie drobinki, to nie był taki brokat chamski jakiś, tylko to były
To była taka tafla, taka poświata fajna na skórze. No, uwielbiam. Po prostu świetny produkt. Jeżeli gdzieś tam jeszcze spotkam, mam nadzieję, że jeszcze Biedronka ten produkt wprowadzi kiedyś, to na pewno go kupię. Czyli to jest to. Kolejne masło do ciała to jest masło do ciała Dzika Orchidea, firma Fennel. To jest już moje kolejne masło z tej firmy. Tu już nic nie ma. Uwielbiam to masło. Z tym, że przepiękny zapach, fajne działanie, fajne nawilżenie, takie dogłębne, z tym, że powiem Wam, że mało wydajne to masło. Po zużyciu kilku opakowań stwierdzam, że jest mało wydajne. I teraz ostatni produkt to jest farba do włosów L'Oreal Preference odcień Viking Z9.1, bardzo jasny blond popielaty. Niestety nie byłam zadowolona z tego produktu. Podejrzewałam, że oczywiście podejrzewałam, że być może takiego efektu jak ta pani na tym zdjęciu nie uzyskam, ale że to będzie no blond jakikolwiek, taki właśnie ładny, świetlisty blond. Niestety ja, no moje włosy, no to nie jest na pewno ten kolor, co tutaj ta pani ma, to nie jest ten kolor. Na moim blogu jest więcej zdjęć w ogóle koloru, jaki wyszedł na moich włosach, więc jeżeli macie ochotę spojrzeć, to zapraszam. Nie wiem, czy być może kolor jest zły. Ogólnie, nie wiem, no ogólnie lubię te farby L'Oreal, natomiast z tej konkretnej serii Preference to jest moja pierwsza farba i akurat w tym wypadku ona się nie sprawdziła, bo na włosach miałam też odrosty, jakieś 2 cm miałam odrostu i ta farba nawet nie pokryła tego odrostu tak, jakbym chciała. Ona nieco te odrosty rozjaśniła troszeczkę, ale te odrosty nadal są, się odznaczają w jakiś tam sposób, więc no nie, ja nie jestem zadowolona z tej farby. Dobra, to by było na tyle. Ja Wam dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam wszystkich i życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Pa, pa!